dziękujemy bardzo serdecznie wójtowi Tobiaszowi Wiesiołkowi z gminy Szydłowo za nominację w kwietnym challenge'u. My również chcieliśmy takie łąki kwietne w Trzciance uruchomić i to jest ta przestrzeń, którą chcemy przeznaczyć, jako pierwszą oczywiście, nie ostatnią, mamy nadzieję. Jest już przeorane, będzie dziś zasiane i tutaj uruchomimy łąkę kwietną w odpowiedzi na wezwanie do tych z tej nominacji płynące i zachęcamy też innych do uruchomienia takich kwietnych łąk. Ja ze swojej strony nominuję burmistrza Wałcza, pana Macieja Żebrowskiego oraz przewodniczącego rady Pawła Łakomego. Działajcie panowie, róbcie u siebie takie właśnie piękne miejsca dla swojej lokalnej społeczności. Myślę, że warto również wspomnieć o naszym mieście partnerskim, polskim mieście partnerskim, Duszniki Zdrój. Zachęcam burmistrza Piotra Lewandowskiego do tego, żeby taką kwietną łąkę również w Dusznikach udało się wdrożyć. A ja zachęcam prezesa spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej w Trzciance, pana prezesa Tadeusza Mańczaka. Zachęcamy do udziału w kwietny challenge. My swoje działania już rozpoczynamy. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas. Pozdrawiamy i liczymy na was. Działajcie.